na wiecu wyborczym w północnej Karolinie, w miejscowości Winterville. Tam mamy pewne kłopoty z połączeniem, ale myślę, mam nadzieję, że za chwilę nam się uda. Już jest ponownie Michał Żakowski. No, mamy pewnie jakieś problemy techniczne, rozumiem. Już teraz w porządku, nie zapraszam. Już nie zapeszajmy, oczywiście to tylko świadectwo, że cały czas na żywo opowiadamy o tym, co jest w Ameryce gorące. Natomiast wracając do zarzutów o rasizm, czy właściwie insynuacji, czy które zostały zrobione przez Hillary Clinton i przez Baracka Obamę. Hillary Clinton na jednym z wieców wyborczych powiedziała, zaprosiła do mikrofonu starszą panią. To się działo w północnej Karolinie. Tam toczy się bardzo ciężka walka wyborcza pomiędzy Trumpem a Clinton. I w Winterville May Brown Wiggins opowiedziała historię sprzed kilkudziesięciu lat o tym, jak odmówiono jej kupienia i apartamentu w jednej z posiadłości właśnie Donalda Trumpa i jego firma, a powodem była kolor skóry. Ona o tym opowiadała bardzo wzruszająco, miała łzy w oczach, głos jej się łamał, mikrofon był za daleko, więc ten głos był bardzo słabo słyszalny, co tylko budowało napięcie. I rzeczywiście później Hillary Clinton powiedziała tak, Trump całe swoje życie przykuwa uwagę najbardziej nienawistnych ludzi, którzy go wspierają, tych, którzy mają nienawiść, między innymi tych, którzy mają teorie spiskowe jako fakty. Lepiej uważajcie, bo właśnie ci ludzie takich rzeczy słuchają. No i to między innymi zbudowało pewnego rodzaju atmosferę. A o co chodzi z Ku Klux Klanem? No Ku Klux Klan to bardzo złą sławą otoczona organizacja. W latach 60., 50. atakowała aktywistów czarnoskórych walczących o prawa do głosowania, walczących z segregacją rasową. No te symbole takie mroczne dość, czyli to są ludzie okryci białymi płachtami z takimi kapturami, z wyciętymi otworami na oczy, palące krzyże przed domami właśnie tych niedobrych, nieuległych czarnuchów, jak ich nazywali. Ku Klux Klan działał w południowych Stanach Ameryki. Członkami klanu byli biali radykałowie, rasiści, wierzący w białą siłę Ameryki. No i tutaj Trump otrzymuje w prezencie niespodziankę, której nie chciałby żaden sztab wyborczy na świecie, a mianowicie Gazeta Krzyżowiec, gazeta kojarzona i gazeta właściwie wprost kojarzona z Ku Klux Klanem. Tam stwierdzono, że Donald Trump jest prezydentem, którego oni wspierają. I stwierdzono, że broni wielkiej Ameryki, ale tej utożsamianej z białą rasą i dlatego właśnie wielkiej. Trump swego czasu był pytany o Ku Klux Klan, o związki i znajomość z byłym szefem Ku Klux Klanu. Nigdy się od tego jakoś bardzo mocno nie odciął. I to jest między innymi też powodem tego całego zamieszania. Byłem w Alabamie, pytałem o Ku Klux Klan i rzeczywiście dwie osoby w różnych zupełnie miejscach, Dick and Dave Finch, starszy pan, który pamięta jeszcze Ku Klux Klan, który pamięta, jak musiał uciekać, jak bał się Ku Klux Klanu, jak opowiadał, jak siedział ze swoją rodziną, z tatą, mamą i rodzeństwem w ciemnych pomieszczeniach swojej izby, bo tak można nazwać domki, w których mieszkali, bo bali się, że Ku Klux Klan ich zauważy. Nie można było chodzić po ulicach wieczorami, bo za to groziła kara. I Ku Klux Klan też śledził takich ludzi i później tropił i stosował kary. Kary oczywiście również z morderstwami, czyli nazywane linczami. Marianne Louise Underwood Brown, bardzo ciekawie się nazywa, afroamerykanka, mieszkanka Selmy, też miejscowości, to jest kolebka walki o równouprawnienie czarnych. Pani Marianne Louise Underwood Brown powiedziała, że boi się Ku Klux Klanu, że ten Ku Klux Klan cały czas jest. No rzeczywiście, coś jest na rzeczy, ta atmosfera takiego zagrożenia jest. Ja rozmawiałem z dziennikarzem Randy Williamsem, afroamerykaninem, który prowadzi poranny talk show o polityce i społeczeństwie w radiu Dixie Country w Selmie. Rozmawiałem z nim o Ku Klux Klanie i to wywołało lawinę problemów czarnej społeczności. Posłuchajmy Randy Williamsa. No, to my knowledge, the Klan does not exist in Selma. Nie słyszałem, by Ku Klux Klan nadal istniał w Selmie i okolicach. To był oczywiście problem w Alabamie. Rosnąca przepaść między tymi, co mają, a tymi, co nie mają.
przemoc czarnych wobec czarnych, Chicago, Baltimore i inne regiony kontrolowane przez demokratów. To jest problem. I tu pan Trump ma rację, mówiąc, że te regiony należące do demokratów są najgorsze do życia dla Afroamerykanów. By jeszcze to skomplikować, Trump mówi, pomogę wam stworzyć bezpieczniejsze warunki do życia, poprawić edukację, przybędzie miejsc pracy. Trump chce podwyższyć pensje. I co? No i nic, bo czarna społeczność jest zaprzedana demokratom. The message is not embraced by the African American community. Why is that? Well, you know. Lojalna. Nie wiem dlaczego. Być może tak wiele czarnych twarzy jest w tej partii, ale to nic nie znaczy w sytuacji tak wysokiego bezrobocia wśród młodych Afroamerykanów. I to jest rzeczywisty problem, z jakim się zmierzamy. Throughout the Democratic Party, it has the appearance of being more diverse. But my position is. That's all well and good. A few faces is not enough. Not when we have record unemployment with our young people. That's a big problem. That's a big problem. I'm undecided. I'm an undecided voter. O, jeszcze nie zdecydowały. Myślę o tym cały czas, no ale nie wiem. Myślę, że już wiesz. I don't know if I want to let that be known yet. O nie, nie, nie zdecydowałem. No ale Ameryka lubi tak. They may not be ready for my answer. They're not ready for my answer. So all I can do is hope that whoever wins. No ale skąd ten... No właśnie, Randy Williams mówił jeszcze, że pytany przeze mnie, czy już wie, na kogo będzie głosował, powiedział, że jest niezdecydowany, nie wie jeszcze, na kogo będzie głosował. Ja jestem bardzo ciekaw, kto to jest i mam dziwne przypuszczenia, mam bardzo, że to może być Donald Trump, no, ale nie jestem pewien. Na pewno nie jest to zwolennik bardzo mocnych Hillary Clinton i demokratów, co bardzo rzadkie w czarnej społeczności. Jeżeli pójdą Afroamerykanie do urn wyborczych, to na pewno będą głosowali w ogromnej, przeważającej większości na demokratów i na Hillary Clinton. No ale na pewno właśnie mojego rozmówcę Randy Williams nie polubił Barack Obama i profesor z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin, Eric McDaniel, którego dzisiaj spotkałem. No ten pierwszy, czyli Barack Obama, wzywa czarną społeczność właśnie do masowego głosowania i także ostrzega przed Trumpem. Mówi o szacunku i obronie swojego dziedzictwa, czyli mówi, zrobiłem wiele dla was, dla czarnej społeczności, z której jestem człowiekiem sukcesu, właśnie czarny prezydent, pierwszy czarny prezydent to ja i teraz wy musicie pójść i zagłosować na Hillary Clinton, żeby utrzymać to, co ja kiedyś zrobiłem. Takie są słowa też z jednego z wieców Baracka Obamy. No a z kolei pan profesor z Uniwersytetu Teksańskiego, Eric McDaniel, mówi, że Trump i jego ludzie to środowisko, z którym nie mogą współpracować czarni, bo to jest czyste zagrożenie dla tej społeczności. I on zresztą mówi, że Ku Klux Klan cały czas działa, istnieje. I jeszcze jeden fakt, to jest z Mississippi. No tam spłonął kościół właśnie czarnych wyznawców i Afroamerykanów i na ścianie tego kościoła napisano głosuj na Trumpa. No i ta struna tej pamięci o tych morderstwach o Ku Klux Klanie jeszcze żyje i bardzo mocno brzęczy w tych Stanach Południowych wśród tych wyborców. Stąd między innymi ci moi pierwsi rozmówcy tak mocno czują zagrożenie, co się wydarzy, jeśli Trump zdobędzie urząd prezydenta w Stanach Zjednoczonych. W naszych polskich gazetach na pierwszych stronach też o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, to najważniejszy moment od czasów Reagana. Czytamy też, że bez względu na to, czy we wtorek zostanie prezydentem, czy nie, jedno jest pewne. Hillary Clinton Amerykanów nie uwiodła. No i wreszcie ostatni taki Trump ze znakiem zapytania. W Stanach Zjednoczonych w grupie wiekowej poniżej 5 roku życia biali są już mniejszością. W każdych kolejnych wyborach dzisiejsi zwolennicy Trumpa będą coraz mniej licznym ruchem oporu wobec nowej Ameryki. A jak wyglądają ostatnie sondaże? No ja powiem te, które publikuje Fox News, czyli ta telewizja, która sprzyja Donaldowi Trumpowi. Tu jest wielkie ożywienie, bo się
mówi już o tym, że Pensylwanię może zdobyć, co daje mu od razu prezydenturę Florydę, czyli stan, w którym toczy się bitwa między Hillary Clinton a Trumpem o przeciągnięcie tych zwolenników i przyciągnięcie wyborców. To jest stan taki właśnie bardzo wrażliwy na te ruchy. No naprawdę mówi się o tym, że Donald Trump bardzo mocno zyskuje, ale mówi się o tym w Fox News, CNN i inne ośrodki medialne, które sprzyjają Hillary Clinton, już nie są aż tak mocno nastawione na wygraną Donalda Trumpa, co oczywiście jest zrozumiałe, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy. Na pewno łeb w łeb Trump i Clinton. Bardzo dziękujemy za te opowieści i za relacje. Nasz specjalny wysłannik do Stanów Zjednoczonych przed i w czasie wyborów prezydenckich, Michał Żakowski. Autopromocja. Amerykańska noc wyborcza na żywo w polskim Radiu 24. So let's be stronger together, my fellow Americans. Specjalni goście, eksperci, komentarze, analizy i opinie. Już 8 listopada od godziny 23 do 9 rano. Do usłyszenia w radiu i do zobaczenia na stronie www.polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Autopromocja. Jest 7:30. A po co ci ta kryśka? I tak ci mieszkanie nie chce. Zwróćcie kryśkę już. Piotr Topoliński. Po południu premier poleci do Rygi. Beata Szydło weźmie udział w szczycie przywódców rządów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że późnym wieczorem Beata Szydło spotka się z miejscowymi Polakami. Ja nie jestem w Łotwie, ja dokładnie wiem. Osób tej narodowości na Łotwie szacuje się na niemal 50 tysięcy. Sobota to z kolei dzień poświęcony szczytowi przywódców rządów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zaznaczył, że jest to okazja do promocji Polski i regionu w Chinach oraz w innych państwach Azji. Pozwala na zacieśnienie współpracy nie tylko na płaszczyźnie gospodarczej, ale też kulturalnej. Szczytowi przywódców towarzyszy forum biznesu, na którym będzie mowa m.in. o infrastrukturze transportowej, handlu i turystyce. Dobrze, że ta kryśka, chociaż tutaj blisko tego, bliżej kościoła jest, ona mówiła, że jest bardziej rozanielony. Podobnie powietrze, że w sobotę później wieczorem dzięki Piotr. Ale ona lubi, bo nawet przeszczep to jedyna metoda leczenia ludzi z niewydolnością narządów, podkreślali uczestnicy konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia poltransplantu. W tym roku minęło również 50 lat od pierwszej transplantacji w Polsce. Od tego czasu ponad 28 tysięcy osób miało przeszczepiony narząd i otrzymało szansę na nowe życie, powiedział dyrektor poltransplantu profesor Romana Danielewicz. Przeszczepianie jest metodą ratującą życie dla wielu osób, które mają właśnie choroby szpiku. Skrajną niewydolność serca, wątroby czy płuc jest to jedyna metoda, która może uratować tym osobom życie. Ta lista ponad 1700 osób oczekujących w tej chwili na przeszczepienie narządów jest tym motorem, który napędza nas po transplancie, ale przede wszystkim w ośrodkach transplantacyjnych, które dbają o te osoby. W 2015 roku przeszczepiono ponad 1400 narządów. Ostatnia rodzina Jana Matuszyńskiego od dzisiaj w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Film o rodzinie Beksińskich wchodzi na ekrany w 17 miastach. Aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich. Saga toczy się w rytm kolejnych udziel, bliskich spotkań ze śmiercią, trendów muzycznych oraz pogrzebów. Tak film opisuje sieć od Dion, którego od dziś dystrybuuje, a Marlena Łukasiak z Londyńskiego Instytutu Kultury Polskiej mówi mi, że reakcje krytyków i kuratorów festiwali filmowych na Wyspach są bardzo pozytywne. Miałam okazję rozmawiać z kilkoma z nich na festiwalu w Gdyni. Jednogłośnie powiedzieli, że jest to fantastyczny film. Byli w stanie wejść w tą historię, zainteresować się dramatem rodziny, polskimi realiami tamtych czasów, no i że uważają, że to jest naprawdę jeden z najbardziej znakomitych polskich filmów. Teraz przed
Przekonamy się, jak zareaguje szeroka publiczność. Zobaczą, że wyginę w stolicy, w Bristolu, w Edynburgu, w Oxfordzie, w Cardiff, ale też w Irlandii, w Dublinie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Wojtek Łasicki, dzień dobry. Polscy piłkarze ręcznie przegrali w Gdańsku z Serbią 32-37 w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy 2018. Trener naszej reprezentacji dał Andrzej Szabajew był zawiedziony, zdenerwowany. Adminę za porażkę przyjął naszych. Pojutrze Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunią, która pierwsze punkty zdobyła już w środę, pokonując w Mińsku Białoruś 26-23. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski powołał zawodników na zgrupowanie przed meczem eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunią i towarzyskim ze Słowenią. W kadrze są wszyscy piłkarze, którzy byli powołani na spotkania z Danią i Armenią, oczywiście poza kontuzjowanym Arkadiuszem Milikiem. Jest też nowa twarz, to pomocnik Jagiellonii Białystok i Jacek Góralski. W kadrze jest też miejsce dla Łukasza Teodorczyka, który znów błyszczał w meczu Europy. Jego Andrzej przygrał 6-1 z FSV Mainz. A Polak strzelił dwa gole. Jest jeszcze jeden bohater czwartkowych meczów. Hiszpański napastnik Ardiz Aduriz dokonał niezwykłego wyczynu. Jako pierwszy piłkarz w historii strzelił 5 goli w meczu Ligi Europy. Athletic Bilbao wygrał z KRC Henk 5-3. W Ekstraklasie koszykarzy awansem rozegrano kolejna 22. kolejny w Sopocie z Brechl przegrał z Szczecin 60-69. Spotkał się ponownie w Dzień dobry. Na początek tytuły z dzisiejszych gazet. Fakt. Premier Szydło dotrzymała słowa, ale to za mało. Rzeczpospolita pyta, czy to realna pomoc, czy wizerunkowy zabieg. Chodzi oczywiście o program Za życiem, który jest już w Sejmie i dziś prawdopodobnie będzie najpewniej przegłosowany. A pana zdaniem, panie pośle? Jest to pierwszy krok. Do tej pory żaden rząd nie miał odwagi wzięcia odpowiedzialności za realizowanie potrzeb osób najsłabszych, tych, które rzeczywiście są wykluczone i mogli na swoją niepełnosprawność. To są jak te barany. Gdy jesteś barankiem, to oni są jak te barany. Nie dość, że u świadków Jehowy się zapalenie papierosów wyklucza za obgadywanie się, jak to oni moferowe z przodu i z tyłu bleble, to oni sami się wykluczają poprzez brak w ogóle jakiegokolwiek zainteresowania religijnością, duchowością, a przecież bez Biblii u świadków nic nie było. U świadków Jehowy Biblię mają torebce, torbie w kieszeni, w klapie, jednak no, skórą spiętą, mają Biblię, w futeraliku Biblię mają, w opakowaniu Biblię, zawsze Biblię przy sobie się ma. No taka jest, taka powinna być Ameryka. A tu w Polsce nie ma tej Anglo-Ameryki terrorysta. Tu w Warszawie nie ma tych prawosławnych, ani baciuszek, ani cerkwi. Także ci ewangelicy to jakoś tak nie bardzo tutaj mają przyjęcie w ateistycznym kraju. Starzyna i rodzina nad samą Wisłą na Mazowszu, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem Gdańskim i Krakowem. Także niestety pieniądze zwyciężają i głupi Trump nie musiał tych książek tak dużo czytać. Ma forsę, ma kasę i ta kasa mu wystarczy. Także Trump może zwyciężyć. Trump może pokonać Hillary Clinton. Hillary, gdzie zgubiłaś swoje okulary? Hillary.
dopiero pomysł, który ma, który odpowiada, to jest pierwsza odpowiedź na te oczekiwania tych rodziców, rodzin. I będą kolejne w ramach tych możliwości budżetowych, jakie mamy. Ale uwzględniając pewien priorytet, można być dobrej myśli. To nie lepiej było zaczekać, panie pośle, też będą opozycja oto 4-5 tygodni i pod koniec roku, skoro ma być kompleksowy pakiet zmian, przedstawić ten kompleksowy pakiet zmian. Na razie mamy taki gest dobrej woli. Ale do tej... Ja cieszę się, że opozycja korzysta ze swojego prawa do krytykowania rządu, natomiast tutaj trzeba odrobinę przyzwoitości, jeżeli samemu, przecież problem dzieci niepełnosprawnych i rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne, czy rodzin z osobami niepełnosprawnymi nie pojawił się dzisiaj. Ten problem był znany. W związku z tym, że nie jest to jakaś istotna grupa społeczna z punktu widzenia możliwości wpływania na wynik wyborów, to politycy lekceważyli potrzeby tych osób. Lekceważyli dlatego, że skupiali się na przykład na ulgach dla wielkich koncernów międzynarodowych, na zwolnień podatkowych. To tak, bo to były silne środowiska lobbystycznie, miały możliwość ingerowania w tą rzeczywistość społeczną poprzez chociażby media, które wywierają presję na polityków. I ta zmiana tych priorytetów jest oczywista. Rząd Beaty Szydło stawia na rozwiązania prospołeczne. Nie zmienia to faktu, że każdy tego typu gest i każde konsekwentne, systemowe rozwiązywanie tych społecznych problemów wiąże się z koniecznością zmian budżetowych. I teraz, kiedy podejmujemy decyzję o tym, żeby obłożyć podatkiem sieci supermarketów, które unikają płacenia podatków w Polsce, banki, opozycja mówi, że to jest absolutnie nie do pomyślenia, że to godzi. Komisja Europejska i trzeba podatek zawiesić. Tak, więc ci uprzywilejowani, wielcy, najbogatsi, którzy mają możliwość poruszania instytucji nawet międzynarodowych, żeby pilnować swoich interesów, oni do tej pory byli zabezpieczeni przez polityków opozycji dopieszczeni. Ci, którzy w geście rozpaczy musieli się przykuwać do kilka lat temu do poręczy w Sejmie, ci tylko dlatego, że nie udało im się wyrzucić i żeby nie doszło do sytuacji, w której opinia publiczna stanie po stronie tych pokrzywdzonych, to zdecydowano się na podjęcie jakichkolwiek kroków. Tutaj nie mieliśmy takiej sytuacji, to wynikało z zapowiedzi pani premier i to jest konsekwencja, pierwszy krok, konsekwencja realizacji tej zapowiedzi, ale nie ostateczna. Minister Paweł Szefernaker powiedział, że podobnie w podobnym tonie jak pan teraz u nas w naszym studiu, że partie, które wywodzą się z elity trzeciej RP, po prostu gardzą niektórymi grupami społecznymi. Czy to już są mocne słowa? Boże nasz Ojcze, i ja rozumiem, że to jest interpretacja zachowań. Tak, jeżeli do tej pory supermarkety, które przez dziesiątki lat w Polsce nie płaciły podatku, można sobie zażartować w takim razie, żeby rząd Platformy i PSL-u był konsekwentny, to powinien zwolnić z płacenia podatku, przyjąć status pożytku publicznego przez te koncerny i dopłacać im, no bo jeżeli przez ponad 10 lat jeden kilka z sieci supermarketów przynosi formalnie straty, żeby unikać płacenia podatków w Polsce, w takim razie bądźmy konsekwentni, zwolnijmy ich z podatku. Oczywiście to jest nadużycie. To jest patrzenie przez palce, zamykanie oczu, chowanie głowy w piasek w sytuacji, kiedy giganci wykorzystują luki prawne, żeby unikać płacenia podatków.
Mały przedsiębiorca, polski przedsiębiorca, rodzinna firma zgłosi się z płaceniem podatków, kary są tak drakońskie, że kończy się to często bankructwem. I to jest właśnie ta dysproporcja. I tak interpretując zachowania dotychczasowej władzy, rzeczywiście można przyjąć, że lekceważeniem jest podejście do tych, za których powinni brać odpowiedzialność, właśnie niepełnosprawnych, drobnych, rodzinnych przedsiębiorców, bo za nich my musimy brać odpowiedzialność w imię tej pomocniczości. Pomocniczość, którą mamy zapisaną w Konstytucji, nie polega na tym, że pomagamy najsilniejszym. Nie, tylko im nie przeszkadzamy, tylko pomagamy tym, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb nie z własnej winy. Tak, mówimy sporo o Platformie Obywatelskiej, o PSL-u, mam jeszcze pytanie o to do pana jako byłego parlamentarzysty, jak pan ocenia obecną sytuację w Platformie Obywatelskiej? To takie walki frakcyjne, Grzegorz Schetyna kontra Ewa Kopacz, brak zaufania, brak takiej wyraźnej sympatii do siebie. Czy to jest pewnego rodzaju taki koniec tej formacji, skoro nie łączy jej już żadna duża władza na poziomie centralnym? Czy rzeczywiście to była partia władzy bez żadnych idei, czego przykładem było to, że w zależności od sondaży wyborczych głosowała, była dyscyplina raz tak. I to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Natomiast co rzeczywiście niepokoi, to, że w Platformie jest, i to jest moim zdaniem największa bolączka tej partii, ponad 90% członków to są urzędnicy. Do tej pory byli to urzędnicy na poziomie Warszawy, czyli urzędów centralnych, urzędów sejmikowych, gmin, powiatów. I ta struktura rzeczywiście poniżej tej centralnej się zachowała. Skąd Grzegorz Schetyna, który nie należał do stronników pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, i wszyscy byli przekonani, że to będzie pierwszy pretekst do tego, żeby odsunąć ją od władzy, to z tego pretekstu skorzysta. Nawet nie było pretekstu, była wielka torpeda, która uderzyła w bursę Platformy związana z reprywatyzacją w Warszawie. I okazało się, że ta struktura, że ta korporacja pracy, jaką była Platforma, wymusiła na Schetynie, żeby nie podejmował takiego kroku, bo to by oznaczało, że największy urząd pracy Platformy Obywatelskiej, jakim są struktury miejskie w Warszawie, no niestety spowodowałby, że członkowie nie mieliby zajęcia. I to jest wielki ból Platformy, że ona się składa po prostu z urzędników, którzy zapisywali się do partii po to, żeby zdobyć stanowisko. Musimy kończyć, panie pośle. W takim razie jednym zdaniem, Platforma jest liderem opozycji, nie jest pana zdaniem. Nie jest, bo totalna opozycja polegająca na krytykanstwie, bo nawet nie na krytyce, tylko krytykanstwie, czego najlepszym przykładem są słowa ministra Siemoniaka, który wyjątkowo mnie zawiódł, przyjmując retorykę Rosji, że obrona terytorialna jest działaniem czysto politycznym, a nie pragmatycznym. To godzi absolutnie w interesy Polski. Mało tego, on sam chciał realizować ten pomysł. Zapowiedział jego realizację, tylko nic nie zrobił przez ponad rok. I tyle słowem końca. Bardzo dziękuję. Ja też Żalek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy. Rozmawiał Piotr Wosz. Tylko przypomnę, że wszystkie poranne rozmowy znajdą państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. 24 pytania można też obserwować na Twitterze. Za 14 minut będzie godzina 8. Można Grecja to wytuć rok i ciała spać. W porządku obrad m.in. głosowania nad wnioskiem TO o odwołanie minister edukacji Anny Zalewskiej. Posłowie zajmą się też projektem PiS-u, ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Francuska policja rozpoczęła w Paryżu kolejną akcję usuwania namiotów rozstawionych przez imigrantów. Kilka tysięcy osób koczowało pod mostem kolejowym w północno-wschodniej części stolicy Francji. W Monachium rozpoczyna się dwudniowy zjazd współrządzącej Niemcami bawarskiej partii CSU. Po raz pierwszy od lat na zjeździe nie pojawi się kanclerz Angela Merkel. To efekt różnicy zdań na temat polityki migracyjnej.
W Polskim Radiu 24. Stronniczy przegląd prasy. A będzie nam czytał, opowiadał Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gazet, jak to dzień jest pełna, ponieważ piątek to mamy masę wydań. To jeszcze tak nie, żeby była sama, to jeszcze nie jeździ. Te wydania zostały zdominowane przez kwestie zagraniczne, ale naprawdę jest o nich bardzo dużo. Albo jakby miała jakiś tak jedzie od rodziny, od matki pijaczki, od ojca pijaka i słowo Boże głosić. No to nic lepszego nie ma. Ale jak o Turek ucieka, no to nie normalnie. Trybunału w Londynie, który stwierdził, że referendum nie zamyka kwestii Brexitu, ponieważ ta decyzja musi jeszcze zostać potwierdzona przez parlament. To co jednak takie jest symptomatyczne. Gazeta przypomina, że zaskarżyła, czy inaczej, sprawę do sądu wniosła grupa obywateli na czele z urodzoną w Gujanie bizneswoman i londyńskim fryzjerem, który oni byli odmiennego zdania od rządu, który Theresa May, która zresztą była przeciwniczką Brexitu, ale po referendum, kiedy została premier Wielkiej Brytanii, powiedziała, że będzie trzymała kurs na Brexit. No, wyrok z Wysokiego Trybunału komplikuje jej sprawę. Komentatorzy, jak pisze Gazeta Wyborcza, są przekonani, że parlamentarzyści nie zdecydują się zablokować Brexitu. Będą zapewne czuli się związani wolą obywateli wyrażoną w referendum. Mów dysonans ożywił spekulacje o przyspieszonych wyborach, choć premier May wykluczyła takie rozwiązanie krótko po przyjęciu rządu. Ona jej rzeczniczka powiedziała, jak że ty jesteś, ona jest oczywiście o to, że ten parlament ma się w tej ona, jak zobaczy, że ty jesteś czymś, to i ona też tym chcemy być. Jak dziecko. Parlament, no ale paradoksalnie tutaj zwolenników ona mówi, że ty jesteś pielęgniarką, no to ona też. Mniejszości. Ty jesteś tym, to ona. To co jest ciekawe, że reakcją na to orzeczenie Wysokiego Sądu było, były oświadczenia dotyczące ewentualnego zdania parlamentu w poszczególnych krajach wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa. Domaga się, by również parlamenty Walii, Szkocji i Irlandii Północnej mogły decydować o rozwodzie. Szkoci są mocno proeuropejscy, to wiemy. Nawet nie wykluczali własnej wersji z to jej się spodobało, ale tak, praktycznie można by to powiedzieć, albo jesteś, Brytanii, albo nie, bo to z Unii trzeba konsekwentnie, a potem jak rozwijać. Jest do tego nawiązuje także krew trzeba dać, w komentarzu w Pulsie Biznesu pisze o tym, że skomplikowana już dzisiaj procedura wyjścia dodatkowo się pogmatwa, bo Bruksela oczekiwała, że Londyn złoży wniosek przewidziany w artykule 50 unijnego traktatu, co otworzy rozmowę o Brexicie. Natomiast w tej chwili nie wiadomo, jaki będzie kalendarz. Wczoraj poszedł w górę, co świadczy o tym, że inwestorzy ocenili, że szanse na Brexit będą na jakiś twardy Brexit. Maleją. A tak to by się zastanawiała, że coś ją tu mają okres, czy ją mają zamordować, to ona, już gdzie indziej, to innego wierzy, inne ma zasady. I co nas czeka w przyszłym tygodniu? Tutaj już widać, że wszystkie wydania weekendowe są przestawione na to, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. A to ona tak lata. Pisze o tym i Polska The Times, moja gazeta, Dziennik Gazeta Prawna. Pisze o tym także Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie pisze, że Hillary Clinton może spać spokojnie, bo wyniki na to wskazują ostatnie wyniki wyborów. No ale wiemy, że wyborcy są takim koniem, przepraszam to wyrażenie, którego trudno ujeździć i często są w stanie wysadzić siodła te osoby, które czują się zbyt pewnie. Polecam tekst w Dzienniku w Gazecie Prawnej Karoliny Levenstam, która pisze o tym, że Hillary Clinton już przegrała bez względu na to, czy we wtorek zostanie prezydentem, czy nie, bo nie uwiodła Amerykanów. Pisze w ten sposób. Jeśli bowiem spróbować w jednym zdaniu streścić problem z kandydatem na demokratów, musiałoby to stwierdzenie, że nie ma charyzmy, jak mawiają Amerykanie, nie inspiruje. I Karolina też przychodzi do tego, jakie mogą być konsekwencje. Michelle Obama powiedziała niedawno, że Bill Clinton, znaczy, że Hillary Clinton jest lepiej przygotowana do pracy w Białym Domu niż Barack Obama, niż Bill Clinton, którykolwiek z poprzednich prezydentów. Jest całkowicie gotowa być dowódcą sił zbrojnych od pierwszego dnia. To prawda, pisze Karolina Levenstam.
jest świetnym wyborem w obecnej chwili i rozsądniejszym nawet dla bardziej cywilizowanych konserwatystów, ale Hillary przez swój brak charyzmy, ciężkawość, drobiazgowość wizji, przez odmowę poddania się tłumom nie może prawdziwie dopełnić amerykańskiego rytuału przywództwa. Po prostu, jak wynika z tego tekstu, nie będzie w stanie dostarczyć wyborcom takiej spójnej narracji i przekonać, że to ona jest liderem i ona ich powiedzie w trudne czasy, a czasy są bardzo trudne. Takie organizujące świat nowe obrazy powinien dać staną na mocy rytuału ich prezydent. Mogą być piękne, mogą być brzydkie, mogą bardziej służyć jednym lub drugim, ale muszą chwytać za gardło i dodać pożywkę wspólnotowej wyobraźni. To dlatego tak boli demokratów fakt, że Hillary Clinton nie daje im skrzydeł. Dlatego Obama wygrałby wybory, nawet jeśli by je przegrał. I dlatego Trump już je wygrał, niezależnie od tego, co stanie się w najbliższy wtorek. Więc widzimy wizerunkowy sukces Donalda Trumpa, a z kolei jego portret, no portret i jego, i Hillary Clinton są w dodatku weekendowym Rzeczpospolitej plus minus pod tytułem Tsunami nad Urną. No faktycznie tak emocjonalnej kampanii wyborczej, gdzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wytaczane były tak potężne działa, chyba nie pamiętamy od dawna. Ale jest tutaj taki portret Trumpa. Autorka pisze, autorka, czyli Irena Lasota, pisze, że paradoksalnie, chociaż jest on kandydatem spoza, jakbyśmy mogli powiedzieć, spoza układu, to tak naprawdę jest jednym z członków tego układu. Jest 11 listopada, to szykują. Obecna kampania wyborcza jest nie tylko najdziwniejsza w historii USA, ale także niezależnie od tego, kto wygra, zmieni Amerykę oraz doprowadzi jej obywateli z zagranicy do innego myślenia USA. Tak pisze pani Lasota. A czy to prawda, że ta policja tym, że Trump należy do tej samej rodziny korupcyjnej. Ale Moharowi lecą. Znamy ostrze propagandy Donalda Trumpa. A czy to prawda, że ci świadkowie Jehowy się wciskają do domów, jak brzmi elitą waszyngtońską, które zainteresowane są tutaj wyłącznie nie sobą, są zainteresowane zwykłymi Amerykanami. No i stąd ta konstatacja Ireny Lasoty, dlaczego należy do tej samej elity, nie płaci podatków i sam inicjuje bankructwo przedsiębiorstw, żeby nie płacić strachu. W odpowiedzi na te zarzuty kandydat przekonuje zresztą, że robi to wszystko w majestacie prawa i trzeba po prostu zmienić prawo. Więc zobaczymy, czy jeżeli zostanie wybrany Donald Trump, to jak to było w powieści Lampard. Wiele się żeby na policję będzie musiało zmienić, żeby wszystko zostało po staremu, czy rzeczywiście się zmieni. Oczywiście wszystko jeszcze przed nami, okaże się to we wtorek. Natomiast w Polska The Times jest ciekawy wywiad z amerykanistą profesorem Zbigniewem Lewickim, który omawia nie tylko wybory, ale mówi o źródłach popularności Donalda Trumpa i o tym, o tej sytuacji wyborczej Stanów. Proszę pamiętać, że sytuacja gospodarcza w USA się pogarsza. Średni dochód na rodzinę spadł o $1000 w ostatnich latach. To nie są drogi. W oczywisty sposób wynik gospodarczy, jakie notują Stany Zjednoczone, ostatnio tylko mają problemy, bo w tydzień idą w górę, ale jednocześnie powiększa się rozdzie między najbogatszymi i najbiedniejszymi. Natomiast możemy jeszcze to, co jest ciekawe, to pytanie o to, jakie będą skutki wyborczego rozstrzygnięcia dla Polski. I tu ciekawa rzecz, co mówi na to profesor Lewicki, mówiąc w dużym skrócie, Trump nie wie, znaczy, czego się pan spodziewa z polskiej perspektywy, mówiąc w dużym skrócie, Trump nie wie, gdzie leży Polska, a Clinton wie, ale jej to nie obchodzi. Czyli bez względu więc na to, kto wygra, będziemy mieć problem. No i pytanie prowadzącego wywiad Adama Kozińskiego, jak duże. Trump doskonale wie, gdzie leży Rosja, Clinton wie, gdzie jest Warszawa, ale dużo lepiej wie, gdzie jest Moskwa. Przy Trumpie możemy się spodziewać braku reakcji nawet na bardzo wyraźnie ekspansjonistyczne kroki Kremla. On nie pójdzie na wojnę z Putinem w obronie Donbasu, Ukrainy, a nawet pewnie krajów bałtyckich. Clinton jest lepiej zorientowana w nas polityki zagranicznej, ale ona z kolei jest cynicznym graczem, dla której nasze interesy są interesami trzeciorzędnymi. Oznacza to, że bez względu na to, kto wygra, czekają nas przeletnie trudne 4 lata. I na tym swój przegląd zakończę, bo jeżeli chcecie państwo doczytać więcej, to zapraszam, żebyście sięgnęli do gazety. 4 lata temu taki program z Księdza Rydzyku przygotowali, to więc tylko ja bronię tego Księdza Rydzyka, bo nawet teraz na 18 urodziny w MediaMarkt aparat Sony HX300 z obiektywem ZEISS, 50-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania filmów w jakości HD już za 1349 zł. MediaMarkt. Nie wolno. Przesuwam się o trzy pola i... Wyciągasz kartę. Niech nie wie lewica.
Spotykasz strażnika przyszłości. Ekstra! Dodatkowe moce! Zostań strażnikiem przyszłości twojego dziecka. Już dziś wyposaż się w pakiet strażnika. Oszczędzanie z ochroną kapitału, ubezpieczenie na co dzień i premia do 500 zł. Sprawdź na nn.pl. Nacjonale Nederlanden. Ale na jakim promocji znajdziesz na nn.pl. A nie, to my ciebie możemy wtedy nie wpuścić, jak ona będzie na łóżku. To trzeba jej dać. Trzeba być osobą gościnną, bo to łóżko nie jest twoje. I co w tym momencie krótko. No i co, to ona to przecież do śmietnika wywoli, a swoją przyniesie przystałą zakonnicę. Bo ona ma dobre stosunki z zakonnicą i ona po prostu przystał sobie poświęcić przyniesie. I będzie stała jak królowa. Jak nie przez dzień, no to może przez dwa. A jak nie przez dwa to może przez dzień. Jadwiga Grabowska nie jest taka zła. Ona jest taka sama modelowa jak i ty. Jak i Wiesio. Przecież Wiesio też kłamie. Tutaj Ewka Laskowska to tutaj z niego się śmiała, jak on tu przyszedł i powiedział, że był w Olsztynie na grobach. Ona mówi, co ty kłamie. Ja mówię to nawet w nocy, że kłamie. Kto wyjechał do Olsztyna, przecież za darmo nikt nikogo do pociągu nie wpuścił. Ty wiesz, jakie są obostrzenia pociągu? A więc o co chodzi? O to chodzi, żeby on za bilet nigdy 5 zł nie dał, bo on wódkę widzi. Ewka od razu zauważyła, to pijak. A ty tego nie widzisz, gapisz się i nie widzisz, on jest pijak. A więc dlaczego by nie pojechał? Bo za to miałby ze dwie butelki wódki. Jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Jakby nigdy nie pojechał 300 km. Tutaj Ewka Laskowska powiedziała, że to jest 300 km. Ona w sekundzie to powiedziała. To jest pijak. Pijak nigdy by nie pojechał. To za durna baba, żeby to mogła uwierzyć. Że pijak pojedzie do Olsztyna. Co ty jesteś? Ona pijak nie trzyma się nigdy żadnych zasad. I pijakowi nawet złotówki nie dać. Bo jak on zobaczy, że jeszcze wykupił butelkę, on by nigdzie do nikogo nie pojechał, na żadne zaduszki, na żadne nic. On siedział jakieś baby, bo jego zaprosiła na noc, on się podniecił, drugą noc spędził gdzieś na grobach, zarobił coś. No ona mówi, to on ma na wódkę i nie ma na bułkę, że się, że głodny. Dobrze, te dobre mazruchy, bo nad pijakiem się nie autopromocja. I już po 8:00. Polskie Radio 24. Nie pojechał. Informacje dnia. Nie ma to trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Nie wolno za się trzymać kłam. Taka psycholożka jest taką samą pielęgniarką jak policji funkcjonariusze zlikwidowali na Dolnym Śląsku magazyny broni. No nigdzie nie był Komisja na żadnych grobach. Chce sprawdzić to nie jest o łamaniu taki praw człowieka wobec Moherowy. Uchodźców we Włoszech. On wyszedł, on wyzuł się z tego. On Piotr na groby Topoliński tak bardzo w nie Sejmie jeździ. Dzisiaj trzecie tak czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu dla kobiet w ciąży i ich rodziny za życiem. Projekt przewiduje, że z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Zapewnia też tym dzieciom odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej, a także dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych. Według Prawa i Sprawiedliwości projekt jest pierwszym krokiem do całościowego programu wspierania rodzin zmagających się z chorobą dziecka. Posłanka sprawozdawczyni Bożena Borys-Szopa. Tak, że do tej pory kobiety, zwłaszcza te w najtrudniejszej sytuacji, które rodzą dzieci z upośledzeniem, z chorobą często śmiertelną albo nieuleczalną, bardzo często zostają z tym nagrywam Państwo na grobie Janka Macieja i wszelką a ty takie rzeczy opowiadasz. Ale to tylko dlatego, że ty nie byłaś. Posłowie opozycji uważają natomiast, że projekt byli, nie spełnia oczekiwań rodziców i ludzie że procedowany jest w pośpiechu. Nic na pieniądze nie przeliczają na grosz. Są zasady ważniejsze niż pieniądze. A ty tego nie mogłaś nigdy pojąć, nie mogłaś nigdy zrozumieć i zdaje się i na pewno tego już nie zrozumiesz. I tutaj ta Ewka, co się działa, co była, mówi, coś ty na jakim grobie, ja po twarzy widzę, bo ona dobrą psycholożką jest, że on na żadnych
grobie nie było, ale to oczywiste, że nie było. Gdzie pijak wydał pieniądze na bilet? Jedną stronę, w drugą stronę, bo za darmo z Afryką nie przejedzie. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób. Nie te czasy. 4 z nich trafiły na 3 miesiące do aresztu. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 16 października w Jędrzejowcach. No ale za oszustwo, oszust tam musi bronić i chronić, no to no dlatego pójdą na Wisłę. No Jadwiga Grabowska przecież będzie mieszkała, przynajmniej będzie jakieś wałówki przynosiła, jakieś, a to łazi, łazi dookoła swojej dupy, miała przyjechać w sprawie Janka Macieja Witka, chociaż pójść się spytać, nic ją nie interesuje, bo ona tylko bogactwie gromadzi, teraz tu powypierdalamy wszystko do śmietników z tych schowków, to wszystko to wypierdalamy do śmietników. Jadwiga Grabowska tylko się pojawi, że to powypierdala. Wytwarzane chałupniczym sposobem tłumiki. Zatrzymanym postawiono zarzuty nielegalnego wytwarzania, przerabiania. Ten ma władzę, kto ma klucz, tak jak dzielnicowy mówi. I wypieprzać. Można zmieniać zamki, można zmieniać zamki. I tutaj nie ma żadnego gromadzenia, tu nie ma żadnego spania, tu nie ma żadnego prania, tu nie ma żadnego mieszania. To chyba było oczywiście. A nie uparte. I przyjechała, okłamała i dookoła swojej dupy tylko o sobie myśli. To tak jak u tych moherowych jest, ale jeżeli moherowa jest wyzuta z kościoła, to jeszcze go są diabła. A więc takie te baby diabeł posyła tam, gdzie sobie rady sam dać nie może. Tam, gdzie diabeł rady nie może dać sobie sam, no to babę posyła. Działającej na miejscu, że dochodziło do nieprawidłowości, o których mowa jest w raporcie. Ale dzwoniła, oczywiście dzwoniła, jakakolwiek przemoc wobec uchodźców jest nie do przyjęcia. A zima już jest. Traktujemy te zarzuty poważnie. Imigranci nikogo tu w Warszawie nie interesuje, bo ludzie się nie lubią, ludzie się nie szanują, ludzie się w kościele sobie pozabijali, do Janka Macieja Witka pobili i na stołówce i pod kościołem. Dwie kobiety zostały laureatkami przyznawanych we Francji zazwyczaj jesienią nagród literackich. Jedna z pisarek trzeba do niego na grób jechać i powiedzieć, że pomogłam ci, pomogłam tę nagrodę, ci. Będącą francuskim noblem w dziedzinie ciekawe, kto tu komu pomógł. Nie gadanie baranie, proszę Państwa, tyle tych baranów, bo oni Biblii nie chcą czytać. Proszę Państwa, Biblii nie chcą studiować. Żadna duchowość ich nie interesuje, a życie ciężkie. Tak jak żebrali, tak i żebrzą. Tak jak do worków wkładali, tak do worków wkładają. Tak jak biedni byli, tak i biedni. Są. Takie to jest, wiecie Państwo. A ja jestem cięta po prostu na takich chciwych, na takich pazernych typów. Jestem cięta, po prostu nie lubię chciwości i tego Marecka. Też zaraz Mareczka ożenimy z tą Lipską. Laureatką jest Jasmina Reza, zapowieść pod tytułem Papilon. To opowieść o intymności, szaleństwie i przemocy, będąca odzwierciedleniem tego, co się dzieje w psychice ludzkiej i w społeczeństwie. Stwierdzają krytycy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. Po poranku deszczowo nad morzem i na Podlasiu. Deszcze spadnie dziś na zachodzie i północy. Dzień pogodny od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę, Podlasie i Podkarpacie. Temperatura maksymalna od 3 stopni w Białymstoku, 4 w Warszawie i Trójmieście, do 7 w Krakowie i Poznaniu i 9 stopni we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Mamo, skąd oni się tutaj wzięli? Zaprosiłam ich za wszyscy twoi znajomi z Facebooka. Synu, wszystko będzie dobrze, baw się dobrze. Mediamarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat? Teraz na 18 urodziny w Mediamarkt. Aparat Sony HX300 z obiektywem Zeiss, 50-krotnym zoomem optycznym i możliwością nagrywania filmów w jakości HD już za 1349 zł. Mediamarkt.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie.
Znowu poparzyłem rękę. To przez te szklanki. Gdybyś miał te z podwójnym szkłem, to byś się nie oparzył. Marzenie. Marzenie za grosze. W Stokrotce szklanki termiczne Spiegelau możesz mieć już za grosze. Rób zakupy w Stokrotce i zbieraj znaczki. A teraz koncentrat do płukania Zilan. 2 litry. Tylko 9,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core 5 generacji, grafika 2 giga, taniej o 400 zł. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt. Skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup Aflowarm. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan? To pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Teraz w MediaMarkt. Dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop lub komputer z procesorem Intel Core i5 lub i7, komputer Kiano Slim Stick otrzymasz w zestawie. MediaMarkt.pl. To była reklama. 9 minut po 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Niech będzie dobry dzień. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy jak zwykle do godziny 9:00. A mamy piątek, 4 dzień listopada, 309 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona. Wzeszło o 6:38, zajdzie już o 16:00. Coraz krótszy ten dzień, ale jeszcze będzie trwał 9 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą Emeryk, Helena, Henryk, Karol, Olgierd i Witalis. Życzenia także dla dzisiejszych jubilatów. Wszystkiego dobrego. Informacje gospodarcze. Dominik Oleński, zapraszam. Włączenie podatku handlowego o stawce 1,2% w roczne rozliczenie podatku PIT lub CIT to nowy pomysł na podatek od handlu detalicznego, który został przedstawiony na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Czyli widzicie Państwo, jak te baby, jakie one są obrzydliwe została zawieszona i to są moherowe z kościoła, to więc dobry uczynek dla siebie samej i dla ludzi by zrobiła, żeby poszła do tego kościoła, żeby się wymodliła. Tymczasem dziś posłowie zajmą się zmianami w normalnym człowiekiem była, bo to usług, kłamstwo na kłamstwie podatku VAT zakłada między innymi i tak, żeby siebie sobie podciąć wysokości 8,20% do końca 2018 roku. W porządku obrad jest też projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dotyczy on utrzymania w przyszłym roku na dotychczasowym poziomie kwoty wolnej od podatku. Oczywiście zmiana kwoty wolnej od podatku jest potrzebna i to od wielu lat, patrząc nawet na średnią europejską, to oczywiście kwota jest strętna, tłusta, baba. Strętna, tłusta, baba. I one dlatego tak się nienawidzą, bo ta Jadwiga wielka, taka kobylasta, taka krowiasta, no to przecież jak ona by chwyciła za gardło Lipską, to by przecież ta Lipska, ona już jest ledwie żywa, to by już nie miała sił nawet się bronić. I dlatego ona się trochę tej Jadwigi Grabowskiej boi, bo ta Jadwiga Grabowska jest baba. Herz, że ja mówię, że jak ona zostawiła w Ameryce męża Hindusa, to przecież Hindus jest malutki i słabiutki. No to co ją przepędził z tej Ameryki? Pewnie ta jego matka, czyli teściowa. No. Także tak nie lubią tej teściowej. Mamy świadomość, że niektórzy niestety nadużywali elastycznych procedur wcześniej i handlowali oświadczeniami, więc żeby zminimalizować tego typu patologię, nieprawidłowości, ciebie
tutaj wpuściłam na łóżko, tam bliżej kościoła mieszka, no to słyszy dzwony, bo tutaj Radio Maria nadaje misze. Z dochodzenia roszczeń przez instytucje samorządowe, jeśli kwota zadłużenia nie przekracza 100 zł. Ja mówię, no ty to nie chodzi, Polska awansowała do czołówki państw Unii Europejskiej pod względem wsparcia rodzinnego, tak wynika z raportu firmy doradczej PWC. Nasz kraj z 24 miejsca awansował na miejsce 13, co oznacza awans o 11 pozycji w porównaniu z rokiem ubiegłym, mówi Iwona Polińska. Sprawy nasza sądowe załatwiać, dlatego ciebie zaraz nie wpuszczę, będziesz stała normalnie na ulicy, bezczelna, Kamisia, a jeszcze wmawiasz, że ja u Janka nie byłam na tym grobie, no przecież. A liderem wysokości świadczeń rodzinnych są Niemcy temu, i czas na kursy walut do poranku no tak obecnie euro kosztuje 4,32 zł, dolar 3,90 frank szwajcarski 4 zł, a funt brytyjski 4,85. Nawet mówię, że film nagrałam, a ta szuka argumentów, żeby siebie bronić. Żeby swoje kłamstwa chronić, to że ja nawet na cmentarzu Janka Maciejewicza nie byłam, no do tego dochodzi. Tak wstrętna baba posuwa się do kłamstwa i po prostu ona nawet nie zastanawia się nad tym, co ona mówi. Tak żongluje tymi kłamstwami, że ona nawet nie wie, jakimi kłamstwami ona żongluje, aby jej tu przypasowało w danym momencie, bo ona nawet nie wie, czy ona naprawdę mówi. Nie, bo ja jej mówiłam, że ja byłam tam u Janka Maciejewicza, że piękny cmentarz, to znaczy, że piękne baobaby, że cmentarz kosmiczny, że tam bardzo miło jest, że tam jest bardzo przyjemnie, żeśmy późno pojechałyśmy i że tam może i wyjść nie można z tego było. Który bardzo na serio podchodzi do problemów związanych z budową polskich elit. Obrzydliwa baba i ona tego nie pamięta, co jej to powiadałam? 4 razy dookoła, obrzydliwa baba, tacy są ludzie w Warszawie, proszę Państwa. Ona już z Warszawy wygoniona, bo nie miała pieniędzy na opłaty, ta willa pod Otwockiem, dużo pieniędzy, nie miała, bo miała lewego męża, a teraz ona udaje, że ona chce nadrobić to. To elity mogą tego nie zrobił jej mąż, ta stara baba nad grobem, to ona tylko rozwoju. Tak tym językiem gada. Społeczeństwie i marnować wszelkie zbiera, szanse na lepsze gromadzi, nawet już nie zakonnicy chodzi, bo ona przecież tam do tej zakonnicy nigdy nie... Albo posługujemy się Ciucholand. Dlaczego u nas jest taki kanał Ciucholandia w internecie? No jest taki kanał, że po prostu o ciuchach gadają, że Lipska chodzi do zakonnicy po ciuchy i nawet się nie wstydzi. Bo ta zakonnica może myślała, że ta Lipska to jest jakaś bezdomna. Ja mówię, ona wygoniona z Warszawy. Ale ona ma 2 domy pod lasem. Mąż z synem w jednym domu, a ona z córką w drugim. W drugim domu. I teraz ona zastanawia się, jak tu wrócić. Jak to wrócić do Warszawy? Jak to wrócić? I tu za darmo mieszka. Tu za darmo mieszka. Głupia jest, bo nie umie nic. Bo to trzeba, żeby u kogoś mieszkać, to trzeba wyjść za mąż. A ona jest stara, no to jak ona wyjdzie za mąż, ale na tyle mądra, że córka chce tutaj za kogoś wydać. Nie wie za kogo. Ale gdzieś trzeba dziś wokół elit toczy się mocny spór polityczny i światopoglądowy. Zarówno dzisiejsze środowisko opozycyjne, jak obecna władza poczuwają się do więzi z najlepszymi tradycjami polskich elit. Jeśli o mnie chodzi, to niestety po wszystkich możliwych stronach sporu widzę nie tak znów mało, bardzo zresztą elitarnego i uprzywilejowanego sobkostwa i zapatrzenia w interesy własnych środowisk. Dodam, że część polskich elit to po prostu wąska warstwa beneficjentów transformacji. Warstwa o odpowiednio wysokim kapitale kulturowym i ekonomicznym, różnych odcieni i opcji światopoglądowo-politycznych. Ale chyba rozumiemy, że lepsza pozycja materialna i kulturowa to za mało, by faktycznie stać się elitą. Najpotężniejszymi problemami współczesnych elit są słaby instynkt państwowotwórczy, a do tego niekiedy pogarda, niechęć, obojętność wobec niższych warstw społecznych. Elitom tak się nie godzi. Że pozwolę sobie na nieco troświecką prawę. Na, rowie, tak na szczęście, na miedzy, przy wszystkich mankamentach III Rzeczpospolitej możemy dziś o tym wszystkim rozmawiać publicznie, otwartym tekstem. Trzymać, możemy o tym głośno zimno, mówić. Żeby było chłodzone. To właściwie nasz obywatelski obowiązek. I mówię, jak
krowie na rowie, jak chłopu na miedzy. Mówię, a to łóżko to twoje jest, że tak to pilnujesz tego łóżka? A to jako ta żydówa na 5%, to wiesz, łóżko istnieje, ona będzie pilnowała już łóżka, wiesz. Ja mówię, córka już odzwyczaiła się od Warszawy, ona będzie tutaj córkę ściągała na Warszawę. I ciekawe, za kogo byście wydała tę córkę? To przez, na czele gabinetu ponownie stanął Mariano Rajoy. W Turcji zablokowano dostęp wynikający do serwisów społecznościowych Twitter i WhatsApp. W miejscowości Diyarbakir zatrzymano minionej nocy 11 działaczy prokurdyjskiej Demokratycznej Partii Ludowej. Kilka godzin później kołów w sterunku policji, na którym przewieziono zatrzymanych, eksplodował samochód pułapka. Zginęła jedna osoba, a około 30 zostało rannych. Także widzicie Państwo, takie są opowieści. Polskim Radiu 24. Przykro, ta przechanka nie lepiła. Lepiej powiedzieć Włochy. Lepiej zrozumieć Europę. Przykrą prawdę, ale prawdę, żeby nie oszukiwać, bo te babstyle to one tak łżą, tak kłamią, to parlament, a nie premier Theresa May decydować będzie, kiedy tak formalnie rozpocząć Brexit. Tutaj odsłyszała, że ten pedofil do tego kurczaczka już nastrajała, żeby z nim nie rozmawiał, żeby nie reagował. A on u niego teraz tam mieszka, przebywa. Ach, tutaj jak było, o, że za wodę ona nie będzie płaciła, bo przychodzi nogę jedną wymył, kurczaczek nogę jedną wymył. Jaki to obrzydliwy babstyl, że jedną nogę wymył. Ona nie będzie na wodę płaciła. Potem kara Boża na nią spadła, bo ona wcale tego ubezpieczenia po Janku Maciejowiczku 10 tysięcy nie dostanie. Dlaczego? No właśnie dlatego. 10 tysięcy nie dostanie, bo Janek Witek miał duże zaległości i państwo weszło na te zaległości, a teraz linia Mysia, trzeba oszczędzać, wszyscy muszą pójść do pracy. W związku z tym występnemu Mareczkowi udało się okłamać, oszukać, że nie ma też zimowej opieki.